Cześć, witam Was drogi pod reglami. Znajduję się na Groniku, niedaleko wylotu Doliny Małej Łąki. Jestem na świeżej łące, gdzie o tej porze, a jest połowa czerwca, kwitną storczyki, setki storczyków. W zasadzie trudno o drugie takie miejsce w Tatrach, gdzie tak licznie występują te rośliny. Mamy tutaj dwa gatunki, kukułkę szerokolistną, która dominuje liczebnie, oraz storczyka męskiego. Kwiaty obu gatunków mają kolory rzucające się w oczy, tyle że przekaz jest nie dla nas, a dla owadów. W obu przypadkach mamy bowiem do czynienia z kwiatami zwodniczymi. Znaczy to tyle, że kwiaty storczyków upodobniają się do kwiatów roślin owadopylnych. Nie oferują jednak owadom nektaru. Czyli idą na łatwiznę i jak widać musi się to opłacić, skoro tak licznie występują. Kukułka szerokolistna występuje w całym kraju. Najwyżej położone stanowiska w Tatrzańskim Parku Narodowym podawane są z Sarniej Skały, około 1300 metrów nad poziom morza. Z kolei storczyk męski występuje głównie w górach, a najwyższe stanowisko zaobserwowane w polskich Tatrach jest opisane z Bobrowca, około 1600 metrów nad poziomem morza. Podobnie jak kukułka szerokolistna, kwitnie stosunkowo wcześnie, w maju i w czerwcu, co jest elementem przystosowania do zapylenia. Z jednej strony nie ma jeszcze tak charakterystycznych dla łąk kwiatów bardzo dużej grupy roślin. Pojawią się w lipcu, zatem warto wcześniej kwitnąć, gdy konkurencja śpi. A owady, zanim zorientują się, że odwiedzenie kwiatów obu gatunków to daremny wysiłek, zdążą zapylić te kwiaty. Na łące mieczykowej, gdzie teraz jestem, mieczyki niebawem bardzo licznie się pojawią. Po krokusach, które kwitły wczesną wiosną, w tym w wielu obiałych kwiatach, co jest ciekawostką dla tego miejsca. Dla tej łąki, po storczykach, czego teraz doświadczamy, przyjdzie czas na podziwianie spektakularnych kwiatów mieczyków dachówkowatych. I właśnie ta kolejność kwitnienia jest niezwykle charakterystyczna dla łąk mieczykowych. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę miłego dnia.